Hej, chciałam Wam jeszcze powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy. Niedawno mówiłam o tym, jak przebyłam i jak czułam się na diecie, ale trzeba też tak jakby ostrzec Was przed pewnymi rzeczami. Czyli nie możemy robić huśtawki nastroju, huśtawki organizmu, jeśli chodzi o dietę, ponieważ możemy sobie bardzo zaszkodzić. Nie możemy iść na 2 tygodnie diety, a potem zjeść tonę słodyczy, bo akurat mamy chęć. Nie możemy po diecie drastycznie przejść do pizzy, fast foodów itd., itd., bo też to się może bardzo źle skończyć, bardzo ogromnym bólem brzucha, mdłościami, ogromnie złym samopoczuciem. Organizm dostanie tak jakby szoku strasznego i to się może odbić na Waszym zdrowiu. Więc pamiętajcie o tym, także osoby, które nie doleczyły sobie przez 6 tygodni pewnych rzeczy, ponieważ miały bardzo dużo chorób, które zbierały przez wiele lat, to także jest sytuacja taka, że tylko 6 tygodni, czyli 40 dni możecie przebić tą dietę. Potem robicie przerwę. Osoby z cukrzycą, z miażdżycą, z bardzo ciężkimi chorobami muszą zrobić to na raty. Czyli zasada jest taka, że raz w roku powinno się przechodzić dietę dr Dąbrowskiej 6-tygodniową, oczyszczającą, potem całym rokiem żyć na zdrowym żywieniu pełnowartościowym. Ale jeżeli ktoś ma bardzo dużo chorób i chce je i nie do końca wszystkie wyleczył w pierwszej diecie 6-tygodniowej, to przerywa tą dietę na 3 tygodnie, na miesiąc, potem wraca znowu na dietę 6-tygodniową, potem znowu ją przerywa na miesiąc lub dwa, w zależności jak może sobie pozwolić, tak? I wraca znowu i robi tak jakby niby 3 diety oczyszczające pod rząd, ale z przerwami i to takimi w miarę długimi, tak? Przynajmniej 3 tygodnie, musi być przerwy. W innym przypadku, jeżeli pójdziecie na 12 tygodni diety oczyszczającej, nie wolno Wam, dlatego że organizm zacznie się po prostu tak jakby samoniszczyć, będzie się wyniszczał sam. Nie wolno nie dostarczać tylu rzeczy, tylu białek i tak dalej przez tyle czasu, więc trzeba tak jakby na pełnowartościowym się trochę doładować i potem znowu przejść na dietę 6-tygodniową. W książce dr Dąbrowskiej są opisywane właśnie rzeczy i osoby, które przebyły taką dietę kilka razy pod rząd, ale właśnie doładowując się dietą pełnowartościową, czyli w pewnych odstępach czasu. Pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby się nie zafiksować też na tej diecie, ponieważ możecie sobie bardzo zaszkodzić. Więc bardzo ważną rzecz właśnie chciałam powiedzieć, że tak musicie robić. I to wszystko. Do zobaczenia.